Cześć kochani, tutaj widzicie na mojej kamerce coś bardzo fajnego. Mianowicie znów dotarła do mnie paczka od firmy Kabal z kolejnym produktem do testowania, tak jak testowałyśmy z Lilką Derkę, tak teraz będziemy testować inny produkt. No i jak widzicie, paczka jest taka podłużna. Jesteście ciekawi, co jest w środku, bo ja bardzo. Więc otwórzmy tą paczkę, i zaraz Wam pokażę, co też kabal tym razem dla nas przygotował. No i już wiadomo, coś więcej. Mamy taki ładny granatowy pokrowiec. Z jednej strony fajnie ściągnięty sznureczkiem, i ten pokrowiec teraz otworzymy. Także jeszcze chwileczkę Was proszę o cierpliwość, zaraz zobaczymy, co jest w środku. I wow, już wiemy co było w tym fajnym pokrowcu, dobranym bardzo ładnie, kolorystycznie. E, mianowicie mamy tutaj parę bardzo fajnych ocieplaczy stajennych, podkładek, potowiki, które mają za zadanie rozgrzewać nam nóżkę w stajni, zazwyczaj przez całą noc. Taki zabieg stosuje się i profilaktycznie, i leczniczo w różnych kontuzjach, po kontuzjach, także profilaktycznie. No, więc co mogę Wam powiedzieć? Te ocieplacze są z tej strony granatowe. Niestety ten filmik nie oddaje zbyt fajnie ich koloru, ale to jeszcze nadrobimy w następnym filmiku. Z no. drugiej strony, natomiast jakie obrócimy, zobaczcie, są podszyte takim materiałem. Z taką fajną siateczką, ten materiał ma za zadanie nie przegrzewać nogi i odprowadzać to ciepło i wilgoć znacznie lepiej niż w przypadku całych bawełnianych podkładek, takich klasycznych, które zapewne każdy z nas ma. Więc mamy do przetestowania takie właśnie nowatorskie podkładki. Ja jestem ich bardzo ciekawa, przyznam szczerze. Są mięciutkie w dotyku fajnie wypełnione. Ta siateczka również jest bardzo mięciutka, więc w żaden sposób końskiej nogi urażać nie będzie. No i kochani, ja wam tutaj przedstawiłam już nasz produkt podkładeczki, a teraz z niecierpliwością czekam na testy. Bądźcie ze mną i w następnym filmiku omówimy sobie, co tam ciekawego z tymi podkładeczkami wyszło. Tym razem koniem do testowania będzie nie Lilka, ale Wiatan, więc nie jest tak, że tylko jeden koń ma za zadanie testowanie tych produktów. No i wnioskami mam nadzieję, że podzielę się z Wami jak najszybciej. Do zobaczenia!